Witajcie. Dzisiaj pokażę Wam takie proste ćwiczenia, jak zacząć rysować, szkicować węglem. Będą nam potrzebne kilka pałeczek węgla, ściereczka, różne rodzaje papieru, może być papier ksero, jakieś ciemniejsze kartony, mogą być kartki z kolorowego bloku technicznego, jaśniejsze nawet w kolorze ekri. Do tego chciałabym Was dzisiaj nauczyć, jak robić gumkę chlebową. Ja mam tutaj kawałek bułki i pokażę Wam fajną gumkę, którą będzie łatwo ścierać i rozcierać węgiel. Bierzemy sobie środek chleba lub bułki i formujemy, dobrze ugniatając, taką prowizoryczną gumkę, którą bardzo często używają szkicownicy właśnie w szkicowaniu węglem. Rozcierać będziemy nie tylko gumką, dłońmi, ale też ściereczką. Kilka ćwiczeń podstawowych, czyli kreski. Węgiel możecie trzymać w ten sposób jak ołówek. Węgiel powinien być złamany. Kupujemy takie pałeczki, ale przełamujemy je na wysokość naszego kciuka. Możemy trzymać w ten sposób i popatrzcie, wykonujemy takie kreski, a możemy trzymać w ten sposób, poziomo. Będziemy wtedy wykonywać takie kreski, znaczy kreski, będziemy zamalowywać sobie całą powierzchnię i będziemy mogli w ten sposób trzymając robić też kreski. Trzymając węgiel poziomo, możemy wykonywać pionowe kreski bardziej precyzyjnie. Ten sposób trzymania węgla jest taki bardziej profesjonalny i pewniejszy dla uzyskania pewniejszych linii. W ten sposób. Musicie sobie popróbować. Mało z tego, jeżeli trzymasz tak węgiel, możesz robić łączone. To możesz zaczynać od cienkiej, a później kończyć na grubszej. Rozcieranie. Wiadomo, palcem. Mamy też gumkę, naszą wcześniej zrobioną, która bardzo dokładnie usunie albo rozmaże nam węgiel. I ściereczka, którą też możemy rozmazywać. Węgiel. Pamiętajcie, że jeżeli naciskacie mocno na kartkę i mocniej naciśniecie, tym będzie trudniej Wam węgiel usunąć z kartki. Więc jeżeli nie jesteście pewni kreski, to proponuję delikatnie, delikatnie i wtedy będzie Wam łatwiej usunąć kreskę. Możecie łączyć ze sobą kreski i też sobie poćwiczcie, potrenujcie właśnie w ten sposób i na to z dużym naciskiem, żeby zobaczyć, jaki jest efekt. Pomiędzy można rozetrzeć. Też efekt jest światło cienia. W technice szkicowania węglem można uzyskać bardzo fajne efekty światło cienia. Węgiel ma też jedną bardzo fajną cechę, że przez to, że możemy szkicować w ten sposób całą powierzchnią węgla, co się dzieje? Możemy w krótkim czasie zamalować bardzo duże powierzchnie. Czyli węgiel jest świetnym materiałem, świetnym narzędziem do szkicowania na dużych formatach. Co sobie zrobimy następnym razem? Jeszcze mamy tutaj kartkę ciemniejszą i chciałam Wam pokazać, że ćwiczenia na takiej kartce też są świetne, bo pokazują, że można uzyskiwać też fajne efekty. Po prostu sobie poćwiczcie, potrenujcie. Też na takiej, ja mam tutaj kawałeczek tylko. I też porozcierajcie. Popróbujcie sobie też tą gumką chlebową.
porobić jakieś kreseczki, bo gumką nie tylko, tak jak już mówiłam, nie tylko sobie przecieramy to, czego nie chcemy, co chcemy, żeby zniknęło, ale też robimy kreski światła. Widzicie? Uzyskałam sobie kreski z małego fragmentu gumki. I w ten sposób popróbujcie na różnych kartkach, na różnych formatach, w różny sposób. I następną rzeczą, jaką będziemy sobie robić, będą szybkie szkice. Zarówno węglem. Rozłożymy sobie węgiel. Jak i ołówkiem. Przygotujcie sobie też cienkopis. Może być jakiś długopis. Ja wezmę sobie te wszystkie swoje ołówki. No i oczywiście gumkę. Pamiętajcie, żeby gumka przed rozpoczęciem pracy była czysta. Bo brudną gumką można sobie narobić tylko szkody w czasie szkicowania. Ja często robię tak, że odcinam kawałek gumki i wtedy tymi rogami mogę przecierać bardzo jasne elementy na szkicu i też bardzo cienkie. Robić bardzo cienkie elementy światła. Od czego sobie zaczniemy? Możecie szkicować dosłownie wszystko. Te szybkie szkice. Szkicujecie po prostu swoje palce, nogi, świat za oknem. Teraz jest ciepło, możecie wyjść, szkicować trawę, kwiatki, liście, wszystko. Dosłownie wszystko. Właściwie najlepiej iść w plener i najlepiej szkicować najprostsze rzeczy, żeby po prostu trenować rękę. Macie kwiatki w domu? Proszę bardzo, może być kwiatek. Ja tu przygotowałam parę szkiców, które będę Wam demonstrować trochę. A na czym szkicujemy? Na wszystkim. Mogą być kartki zwykłe, ksero. Mogą być kartki z bloku technicznego, zwykłego. Mogą być kartki lekko kolorowe, jeżeli takie macie. Jeżeli macie potrzebę profesjonalnego, to tutaj pokażę bliżej. To jest taki papier czerpany i on jest świetny właśnie do już takich profesjonalnych szkiców, ale jeżeli chcecie popróbować, to proszę bardzo. Ja przygotowałam też szkicę już, której wcześniej zrobiłam. Szkic, szybki szkic ma być naprawdę szybki. Nie musi być precyzyjny. Chodzi o to, żebyście ćwiczyli jak najwięcej, czyli ma być jak najwięcej tych szkiców. Tu jest kaktus. Ja już zaczęłam wcześniej kaktusa. Teraz pokazuję, jak to robię. Siadam sobie przed kaktusem. Widać, mam nadzieję, że widać dobrze moją rękę. I obserwuję sobie, ustawiam sobie go tak, jak mi wygodnie, jak mi odpowiada. I po prostu patrzę, więcej patrzę i rysuję. Patrzę, obserwuję i rysuję. Biorę sobie ołówek, żeby się za bardzo nie rozpraszać. Nie kombinuję z ołówkami. Wziąłam sobie ołówek 2B. Może być trochę grubszy, może być 4B. Jak Wam pasuje? 4B. Może być 4B i 2B. Mogą być 2. I moja gumka. I tyle. I po prostu obserwuję sobie, jak to wygląda. I szkicuję. Szybko nakreślam kształt. Nakreślam kształt. Chodzi o to, żeby wyćwiczyć dłoń. Mniej więcej. Szybko. Doniczka jest jakaś taka kwadratowa. Nakreślam sobie kształt doniczki. Ona troszeczkę tak krzywo stoi na tym stole. Żeby nie wisiało w powietrzu, zawsze nakreślamy sobie jakąś przestrzeń, na której płaszczyzna, na której stoi dany przedmiot. Nie skupiamy się na detalach. Ta doniczka ma jakieś takie ozdobne rysunki, mozaikę jakąś na sobie. Więc ją tylko po prostu nakreślam. Ja ją nakreślam po prostu nawet nie
bez szczegółów, bez dokładnych, robię to bardzo delikatnie. Zawsze szkice zaczynamy delikatnie, żeby później móc coś tam. Ale ja się nie będę bawiła w szczegóły, właśnie dlatego, że to jest szybki szkic. Więc ja sobie doniczkę pominę. Zrobię sobie światło, czyli on mniej więcej wychodzi tutaj. Tu doniczka jest w doniczce, jeszcze jedna doniczka. Szybkie, pewne ruchy ręką. I podkreślajcie tylko te najciemniejsze i najjaśniejsze miejsca. Obserwuję i rysuję, żeby było dosyć pewnie, ale szybkie szkice mają to do siebie dobrego, że nie muszą być idealne. To jest wasze ćwiczenie, wasza praca, taka początkowa, ale czasami szybki szkic może stać się fajną pracą, którą nawet ktoś będzie chciał kupić. Więc zwracacie uwagę na światło, cień, gdzie jest najciemniej, gdzie jest najjaśniej. Obserwujecie. Na tym polegają szybkie szkice. Na bardzo dogłębnej obserwacji przedmiotu, który rysujecie. I pewnej ręce. Lepiej zrobić 10 szybkich szkiców, niż bawić się nad jednym. I to już jest szkic. Tutaj nakreśliłam mniej więcej tą strukturę kaktusa, ale już tutaj tych dwóch odnóg nie musiałam szkicować, tak? Tu naszkicowałam szybko rękę. Szybki szkic, jak sama nazwa wskazuje, mamy go wykonać szybko. Tutaj z ołówkiem, teraz zrobimy szybki szkic węglem. Mam tu przełamany węgiel. Patrzymy sobie na rękę swoją. Możemy sobie ją ustawić jak chcemy. I rysujemy odważnie. Pewnie. Węgiel jest innym materiałem, więc pamiętajcie o tym, jakie on ma właściwości, tak jak mówiłam wcześniej, że może całą nam płaszczyznę pokryć. W zależności od tego, jak przytrzymamy, jak zatrzymamy. I znowu, bez zbędnego zastanawiania się, poprawiania. Tutaj palce z tyłu są ciemniejsze. Podkreślamy tylko światłocień. Gdzie jest najjaśniejsze, możecie przemazać gumką. Może być ściereczka. Może być gumką, tam gdzie jest światło. Nawet jak coś nie będzie, to się nie przejmujemy tym, bo to jest ćwiczenie. Nie dokończę, pozwolicie. Szkic węglem. I tak samo możecie szkicować różne inne części ciała. Na przykład tu mam taki przykładowy szkic nogi.
szybko, zaznaczone tylko światło, cień. Widać nawet na takich szybkich szkicach, że to jest robione bardzo szybko. Możecie robić szkice ze zdjęć. Na przykład tu jest ze zdjęć. Szkice portretów też mogą być szybkie, bez zbędnych detali. Albo po prostu takie szybkie szkice na zasadzie ćwiczeń. Na przykład te spirale, o których wcześniej mówiłam na rysunku. Tylko tu zrobimy sobie węglem. Wcześniej zrobiłam ołówkiem. Szybkie szkice nie muszą być tylko z natury, chociaż najwięcej powinno być tych z natury. Ale mogą być to też takie motywy niefiguralne. Po prostu w ramach ćwiczenia. Szybki szkic. Mogą być to motywy figuralne, ale na przykład już takie zakrywające na abstrakcję. Na przykład takie przez Was po prostu wymyślone rzeczy. Wiem, że każdy z nas coś tam bazgroli czasami. O, tutaj jakiś bocian, jakieś takie rzeczy. Możemy do szkicu naszego szybkiego dołożyć na przykład właśnie cienkobis. Zaraz pokażę. Możemy wykonać szybki szkic tuszem. Możemy wykonać szybki szkic w ogóle cienkopisem. I jeszcze zaraz sobie zrobimy taki szybki szkic. I tu jest jeszcze taki ołówkiem. Szybki szkic. Powiedzmy sobie butelki. Możemy sobie zrobić szybki szkic kubka. Możemy sobie zrobić szybki szkic listka. Próbujemy coś zrobić. Z użyciem na przykład cienkopisu. Zaczynam ołówkiem. Ja sobie wybiorę jakiś fragment. Tu mam listeczka. Pamiętajcie, że to ma być szybko. Mam nadzieję, że jest mi widać. Cały czas obserwuję tą roślinkę. To jest akurat mięta. I staram się po prostu odtworzyć dokładnie, jak ona wygląda. Bez detali, bez szczegółów. Ale staram się uchwycić oczywiście strukturę liścia. Staram się uchwycić światło. W czasie szkiców pamiętajcie, nie naciskamy mocno, żeby można było zawsze jakoś skorygować. Dopiero na samym końcu będziemy robić ten cień. A na początek po prostu. I co Wam chciałam pokazać właśnie? Użycie cienkopisa. Wtedy fajnie się robi prawie taka graficzna. Myślę, że będziemy. Cienkopisem podkreślam te miejsca. Muszę sobie patrzeć. Gdzie jest ciemniej? Pędzelek, żeby nie dmuchać oczywiście. I patrzę sobie, gdzie jest najciemniej. I podkreślam. Teraz są modne takie szkice rysunków, szkice roślinek, więc szkice rysunków, tak. Masło maślane. Popatrzcie, po prostu szybciutko, prędziutko podkreśliłam trochę cienkopisem. Możecie się bawić. Na kolorowej kartce spróbujemy naszkicować kubek. Może go postawimy jakoś inaczej. Zrobię troszkę przemeblowanie, żeby był wyżej. To
też ważne, jak ustawicie sobie swój. I szkicujemy kubek. Też będę może. Nakreślam mniej więcej kształt. Jak sobie popróbujecie szkicować różnymi materiałami, ołówkiem, węglem, później też farbami, to wybierzecie sobie swoją ulubioną technikę. Zdecydowane ruchy, w miarę szybko nakreślamy kształt, określamy mniej więcej odległości. Wszystko się dzieje przez obserwację. No tak, wam to wiadomo. Więcej rozcierania. Samo możemy sobie powierzchnię rozetrzeć. Powiem wam szczerze, że węgiel nie jest moją ulubioną techniką, ale wiem, że ludzie są, którzy uwielbiają węgiel. Najjaśniejsze miejsce na końcu. Najjaśniejsze i najciemniejsze na końcu. Oczywiście postawimy go, tu jest światłocień. Pada w ten sposób, bo stoi na kartce. Nawet się je odbijam trochę, ale że to jest szybki szkic, to ja nie muszę tutaj bardzo się tym ekscytować, jak to jest. Ja zawsze po prostu dmucham, to mam z tym problem. No i mamy kubek. Szybki szkic węglem. Szybki szkic węglem, szybki szkic ołówkiem, szybki szkic ołówkiem pomieszanym z cienkopisem. Obserwujcie przyrodę, szkicujcie wszystko, co jest dookoła was. Co macie pod ręką? Możecie nawet naszkicować pędzel, możecie naszkicować swoje ołówki, co tylko chcecie. Jeden palec, całą dłoń, nogę, siostrę, brata, wszystko. Szkicujcie, szkicujcie, bo to trenuje waszą, to trenuje wasze ręce, waszą sprawność dłoni i waszą zdolność obserwacji. Na koniec, jeżeli chcecie sobie utrwalić jakiś szkic, który wam się podoba, to jest fiksatywa. Fiksatywą utrwalamy prace, które wykonujemy węglem i pastelami suchymi. Z odległości. Utrwalone, trochę przyciemnione zawsze. I fiksatywa, od razu mówię, dosyć intensywnie pachnie. Ja na przykład lubię ten zapach, a na niektórych śmierdzi, ale to... taką fiksatywę niestety trzeba zakupić w profesjonalnym sklepie, ale wtedy macie pewność, że się nie rozmarzę. Zachęcam do szybkiego szkicowania i zapraszam na następne zajęcia. A dzisiaj już dziękuję bardzo. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!